wyplętaj, ale i tak przegrasz. Ja już wygrałem, tylko jeszcze o tym nie wiecie. Pierwszy na lotnisku wygrywa. Nie było mowy o drogach. No dobra, chwycie się mężczyzko, witam was bardzo serdecznie, tu są na Cybir. A dzisiaj zagramy z Need for Speed Payback. No i dobra, zobaczymy co jak. Oczywiście gramy na łatwym ustawieniach. Na łatwych ustawieniach oczywiście gry wyścigowe. Na poziomie łatwym. Bo normalnie jestem milamus, że tak gry wyścigowe. Co? Nie przepadam w ogóle za wyścigami, ale Need for Speed Payback jakoś fajnie wygląda i dlatego go kupiłem kiedyś. No i co? Czemu by nie zagrać i nie nagrać, nie? No. Oczywiście mam nadzieję, że to wyjdzie. Bo jeszcze jedną grę mam kupioną, Need for Speeda kupionego. Ale zobaczymy jak to wyjdzie w przyszłości. Czy faktycznie, czy bardziej tak do siebie będę sobie to grał. Nie planuję zrobić serii z Need for Speeda, ale fajnie by było chociaż przejść ją na 100%, nie? Nie na 100%, tylko całkowicie przejść ją. Żeby skończyć grę na YouTubie ją, nie? Byłbyś na prowadzeniu, gdybyś się nie podpisał. Ale czy to tak wyjdzie? Nie wiem. Mówię, nie jestem... Nie jestem przekonany po prostu, że to będzie seria całkowicie na 100%, żeby skończyć tą grę na... Wciąż myślisz, że wygrywasz, Taj? Całkowicie do końca. Zabawne, nie widzę cię z przodu. Ale zobaczymy co i jak. Może faktycznie przejdziemy, a może jednak nie. Nie obiecuję, zobaczymy. Ale mimo wszystko będę się starał ją przejść. Dobra. Nieźle. Nie myśl, że to się zawsze uda. Zawsze o krok przed tobą, stary. Dobra, Morgan. Możesz wystartować. Ale lepiej, żebyście nie nawalili. A nie mówiłem? Lina Navarro to najlepszy macher w Silver Rock. Ta. Całkiem ładnie mruczy, Raf. Zbudowałeś to sam? Przy odrobinie czasu i zacięcia, artysta może zamienić każdy złom w super auto. No dobra, wiecie co robić. Balet? Trening. Jazda. Kurde, ładnie to mruczy. Raf, niesamowite, ale ten wóz ma kopa! No, jak jest Mustang stary, no to co się dziwisz? Ma dwa razy więcej koni pod matką. Raf ma rację. Upewnijmy się, że nadajesz się na skok. Doprowadziłaś Taylora na skok? Zrobiłaś swoje. Z bok? My zajmiemy się resztą. Ja nie z bok. Dobra. I jak, Taj? Co zrobisz, kiedy zgarniemy Polskę? Nie wszystko naraz, muszę się skupić na pracy. Już od 3 lat tak haruję. Powiem ci, co zrobić. Przetransportuję do Mustanga daty. Nie, dlaczego? A ja mam wrażenie, że ta gra nie współpracuje dokładnie. Ma jakieś spadki. Jeff, a ty? Mam spore długi. Nie wiem dlaczego, nie? Ale takie wrażenie mam, że ta gra nie współpracuje. Widzisz, Tyler? Dokładnie jak powinno. Znajdę idealny wóz, stuninguję go na maksa i wezmę udział w największym wyścigu. Taki będzie plan. Dobra, ale czy faktycznie, kurde... A ty, Lina? To robię stąd wyjazd. Lina Navarro, bo ma co, Linę w dupie? Tego nie wiem. Nie będę jej zaglądał przecież. A ja i Tyler tak. Nie było tak źle, to mnie ukształtowało. No właśnie. Nitro! No, Tyler!
staraj się bardziej. Wyluzuj, Lina, wiesz, że dam radę. Dlatego zgodziłaś się na tę robotę. Mamy się ścigać i ukraść hiperauto naładowane sprzętem z Czarnego Ryb. Ustawić, może faktycznie by coś było włączone. Tego nie wiem. No jak mówiłem, nie wiem, czy to będzie faktycznie to seria na kanale, zobaczymy. I tyle. Mam nadzieję. A jakiś odcinek musi być na jutro, żeby nie było. Więc tak. No to na razie wyścig to nie jest, nie? Najważniejsze. Tęskniście, przed tobą nieco kawałek drogi. Gaz to zechce. Dobra, mocno jak Jessica. Zobacz, czy uda ci się opanować auto. Bałem się, że nie poprosisz. Spoko. Oczywiście nagrywam o 21, żeby nie było 42. No, dlatego się tak zachowuję trochę ciszej, nie widziałem mordy jak zawsze. Bo później wychodzi, że... Wiecie co? No. Ale... Już miałem, już mi się gorąco zrobiło, nie, że już wpieprzyłem w to auto. Nie ma się czym martwić. Kurwa. Nasza ekipa jest najlepsza w mieście. Dobra. No i tak wiemy, że Navarro nas wychuja, inaczej powiedzieć, więc... Damy radę, ludzie. No. Dobra, co to jest? A ten wyścig dopiero będę. Dobra. Let's speak payback. Raj dla hazardzistów na pustyni. Tu da się kupić wszystko, nawet farta. Bogaci nie bawią się kartami i kośćmi, a my, co? Urodzeni w cieniu tych kasyn, poszukujemy odrobiny szczęścia w tempie 100 na godzinę. Tak mało? 100 na godzinę? Jesteście gotowi? Jess? Gotowa, czekam przed torem. Gotowa i otwarta. Gotowa do akcji. Nazwałeś się żarówkę Maka, tak? Sama się nazwała. Raf, przyprowadźcie tylko wóz, a ja się zajmę resztą. Pora zrobić nas bogatszy, Tyler. Pełne skupienie. Jest Schuler. No proszę, proszę, ale mamy piękny dzień na wyścig. Markus. Dają 4-1, że zajmiesz pierwsze miejsce. Ten prototyp na pewno nas nie zawiedzie, tylko pytanie. Czy ty dasz radę? Te elektryczne silniki i fałszywe ja pitu podają w sumie... 1500 koni mechanicznych. Ta, dam radę. Ho, ho, dobrze, dobrze. Odrobiłeś lekcję. Ale słuchaj, z drugiego miejsca nic nie będę miał. Kumasz? Widzę, że jesteś kozak. Nie strzań tego dobra, kozaku. Lekcja odrobiłem, bo już nie chodzę. Coś? Nic a nic. Tylko do roboty na 5:40. A co zrobić? Kurwa. Takie życie. Takie życie jak na balon, a się pierwszy raz się dupczy. Co? Dobra. No to teraz mamy kurwa wyścig, nie? Ten dopakowany Mustang Rava nawet się nie umywa. Tyler, jesteś dla mnie jak brat, ale tak cię teraz nienawidzę. Mówią, że jesteś najlepszy w mieście. O kurwa, już go zjedłem. Nie, bo są jakieś spadki, kurna, widzę, nie? Taj, przygotuj się. Musisz dojechać na miejsce z dużą prędkością. Masz tylko jedną szansę. Kiedy dojedziesz do rampy, nie będzie już odwrotu. Ale to się faktycznie, Mac, kurde, jakoś tak kupił gra, ej. Już prawie jestem. Prawie? Mac? Po prostu ustaw się i gaz do dechy. Zaufaj. Nie, no ja to przyjebie, bo kurwa takie lagi są, że ja pierdolę, ej. 90 FPS-ów do 60 wpada. Co jest, kurwa? Inny gra, chodzi mi ładnie gazie. Wszystko. A tu się coś pierdoli, nie? Jedno miejsce startowe. Nie rozumiem tego. Houston, startujemy! Może faktycznie się przełączę na konsolę i będzie inaczej? Przetestujemy PS5 przy okazji. Nagrywarkę. Jedziesz naszą wypłatą, Morgan. Dostarcz wóz do Rava.
Dobra, to na razie w sumie nie są wyścigi, tylko takie dostawczyk. Dobra, policja, oczywiście. Siema, chłopaki. Nie zatrzymuj się, zaraz tam będę. No, ale oczywiście nas na waro wychuje. Cały czy połamany? Tylko no jak go muszę ogarnąć sobie tego na to... tego Netfo Speeda? O kurde, to jest... no... masakra. Jess, gdzie jesteś? Wytrzymaj! Jess! Jestem, wielkoludzie. Siemanko, BMK. Jeden z głowy, jeszcze pół posterunku. Martwisz się? Przy tobie nigdy. No skróty, przez babczynę. No, jeszcze jeden tu, tak? Chyba jak wykopiznąć? Złapałam ich na haczyk. Odciągnę ich od ciebie. Zablokują cały sektor. Musisz się ich szybko pozbyć. Jak już jeden mi się zgubił, halo. Czekaj, bo te kurwy tu mi wyjeżdżą. Czemu nie zaprowadziłeś auta do Rawa? Mam jeszcze parę green na ogonie. Przestaleźć sposób, żeby szybko zniknąć. Chyba mam pomysł. Tyler, Jeff, chodźcie do mnie. Już jadę. Widzimy się. Czekaj, bo kurde, mi jakieś bałwany tu wlecą. Dobra. Jako tako idzie, nie? Ale chyba faktycznie i to chyba zacznę na konsoli grać. Ja też. Mac? No bo jeszcze zrobię jeden test na PC-ta, że poprawi to wydajność. Nie? Zobaczymy. Tak! Dobra, mamy to! No zobaczymy co i jak. Teraz trzeba zawieźć łup do Rawa. Jedź do domu, brachu! Ja zajmę się gliniarzami, Tyler. Jedź! Nieźle, Morgan. Dobrze, że postawiłam na twoich. Tyler Morgan, 23 lata, matka Sylwia Morgan, ojciec nieznany, jakie to smutne. Ojciec nieznany, jak to smutne. Kurde, 1% w testach koordynacji ręka-oko. Jestem najlepszym kierowcą w mieście i mam jeden z najszybszych wozów na świecie. No właśnie, był najlepszy kierowca, nie? Prawie to pierdolił na droższach utonę świata. Ale jestem najlepszy, nie? Pamiętajcie. Co do diabła? Co jest grane? Mechanik leży. Rawcią. Urządzają uliczne wyścigi. Zabrali ten samochód. Dziękuję panie. Na warcio. Coś ty zrobiła. Ty lino jedna. Mówił, co jest pod maską? Moi kupcy płacą za to fortunę. Jeszcze tego pożałujesz, Navarro! Gliny są już w drodze. Familia przesyła pozdrowienia. Hej, co tu się stało? Navarro. Mac. Ta sucz. Ja przyciągnę gliny. Ale nie już. To co, spierdalamy? Tyler, co ty robisz? Odciągam gliny. Daj spokój, to moja robota. To ja ściągnąłem na Navarro. O kurwa. Ja to zrobię. Weź Maka i Rawa w bezpieczne miejsce. Mam skaner policyjny. No, i nadaj... No co jest tak, że mi ściąga na ta auta i bez kitu? Jedź w stronę kanału, ale pośpiesz się. Gliny zamykają cały sektor. Kurwa, nie ten kanał. No, dawaj. Dawaj, ta nie spierdalajka. Chodźcie tutaj, chodźcie! Gliny przed tobą! Skręć w prawo! Ty się tak nie popisuj, kurde, bo wiem, że przegram, ale... Jesteś w połowie drogi, Taj, nie poddawaj się! Nie poddaję się. Są kolejne blokady. Odwrót w prawo, a potem pierwszą w lewo. Damy radę, kurwa. Kieruj się cały czas w stronę kanału. Gdzie jesteś, brachu? Jestem w kanału jak żywi ninja, nie? Ja nie wiem, Taj. Ja... Wyliżę się. Na pewno. Kurwa mać. No. Pierdolę to.
Dobra. Prawie jestem. Ogarniemy to, kurwa. Masakra. Linę mam z głowy. Plan się powiódł, Jess. Dobrze ci idzie, Ty, ale jeszcze nie czas na relaks. Gliny wkrótce dostaną wsparcie. Robią blokadę całego miasta. Navarro. Jess, ścigają mnie nieoznakowane wozy. Co? Skąd one się wzięły? Od Navarro przecież w tej linki. Łatwizna, jakby zajebałem zderzak z tyłu, no to co się dziwi. Siemanko. Co jest? Gdzie jest wóz? Lina Navarro. Wykiwała nas obu i zabrała go dla familii. Mówisz? Mówię. Jesteś bezużyteczny. Gnij w pierdlu. Chociaż... Chociaż? Chcesz się zemścić. No tak. Ja też. Tak. Co miło. To zadziała. Ty będziesz asem, ale to ja trzymam w ręku karty. Co no dobra. Ty wygadujesz? Słyszysz? Kliny zaraz tu będą. Idź siedzieć albo... Pracuj dla mnie. Jesz, śpisz, jeździsz. Ale pracować dla ciebie przez jakiś czas. Każę. A jak przyjdzie czas, dostaniesz czego chcesz. Zemstę. Mam jakiś wybór? W sumie nie. Zawsze jest jakiś wybór. Zemsta i chuj. Wsiadaj. Powiedzmy, że stajesz przy wypasionej bryce. Co myślisz? Ile ona kosztuje? Jak szybko dobija do setki? Powiem ci, co ja myślę. Widzę potencjał. Widzę sytuację na ostrzu noża. Ten ułamek sekundy, kiedy stawiam wszystko na jedną kartę. Widzę siebie, jak wygrywam. Morgan! Szef chce swój samochód! Tak. Zaraz będę. Zabawmy się trochę. Szef spotyka się dziś z jakąś grubą rybą z familii. Przejmują całe miasto, ulica po ulicy. Oby wóz szefa był na miejscu po spotkaniu. Żartujesz? Mam parę rekordów do pobicia na fotoradarach. Nie co dzień mogę pojeździć DB11 Veyra. Fotoradary głupie, nie? W prawdziwym życiu. Tak jest, jak się zatrudnia kierowców wyścigowych. Już się nie ścigam, zapomniałeś? Układ jest taki. Koniec z wyścigami albo idę prosto do góry. Szkoda. Familia płaci grubą kasę za ustawianie wyścigów. Teraz nie trzeba już nawet wygrywać. To jaki w tym sens, skoro mógł to ma wygrać, a to przegra? Kasa w rachu! Naprawdę nieźle płacą. Nieźle płacą, mówisz? A czekaj, bo to faktycznie chyba za cicho jest ta gra, nie? Nie, no to chyba musi być, a czekaj, aby faktycznie dać to? Yeah.
Dobra. Jechajmy go. Tako, tako. Navarro. Co jest grane? Skurczy byk. Sprzedasz kasyno, albo ci je odbierzemy. Pocał mnie w dupę. Linko Navarro. Fajnie się jeździ, Tyler? Teraz nie jest dobry moment. Ja mówię, kiedy karty pójdą w ruch. Minęło już pół roku. Wysiadaj. Jeśli chociaż zarysowałeś mój wóz, to zostaniesz wysłany na śmieciarkę. No to idę na śmieciarkę. Jak mi przyjebałem. Przepraszam? Dobra, Taj. Pora wracać do domu. Fajna bryka, nie? Na początek. Szybciutko do domu, żeby wreszcie zrzucić ten gajer. Gajer? Czekaj, na pewno idzie jakoś... Słuchawki. Głośność muzyki. Czy to nie są przypadkiem te muzyki? Tyler. Ej, mam złe wieści, brachu. Chyba tak. Na Jaguarze, którym wczoraj jeździłeś. Potrąci ci za to z wypłaty. Co? Nie zarysowałem Jaguara. Ups. Nie ja ustalam zasady. Słuchaj, stary, pomóż mi. Spóźniam się 2 miesiące z czynszem. Ej, myślisz, że ja śpię na forsie? Widziałeś znaczek Porsche na moim tyłku? Twoja brocha, stary. Brać sobie. Kurwa. Ale koledzy, nie? Opiekunka? Życzę szerokiej drogi. Tu opiekunka. A, opiekunka, dokładnie. Słuchacie głosu ulicy, nadawanego z dzikich ostępów Fortune. Kurde, oglądałem dużo tej... Ulice was wzywają. Z tej gry. Są pełne ludzi wracających z pracy. Ale wy nie jedziecie w wyścigu szczurów. Jesteście kierowcami. Kto z was może okiełznąć to miasto? Kto z was sprosta takiemu wyzwaniu? Czy macie odwagę? Zbliża się święto prędkości. Gonitwa banitów zawita do Fortune Valley. Wystartują tylko najlepsi. Tylko najlepsi, najlepszy z najlepszych, tak? Wygra. To będziesz ty? Gonitwa banitów? No, raczej nie. Tak dalej być kurde, nie może. Jako pierwszy samochód, kurde, z turbo, z nitrem. No kurwa, mogło być tutaj ładnie zaparkowane, ale jednak nie. Musiał obok jebnąć. Mówi Taj, w sprawie tych wyścigów daj mi numer. Oj tak. Podobno mamy tu zawodnika, który chciałby się ścigać dla familii, tak? No. Podajcie tylko czas i miejsce. Nie tak szybko. Myślisz, że familia bierze każdego jak leci? Musisz najpierw zasłużyć. Pokaż w paru wyścigach na mieście, na co ci stać, to dostaniesz szansę. Serio. Dobra. Głupie kichanie, nie? Och. 1 kilometr, tak. Prościutko, nie, skręcik za 3, 2, 1. Fuck. No jeździć nie wiem, no. Kurwa mać. Gdzie o tam? Ja jestem taki lamak na wyścig, więc... Co nie ta seria może być taka trochę zjebana, taka śmieszna? Dobra, ważniaku, pora na pierwszą próbę. Wygraj, to przejdziesz dalej. Pierwszą? Dobra. Pora pozamiatać. Jestem za. No to dawajcie, skurczy byków. Kolejny krok do zwycięstwa. No wypadł mi, kurwa, stąd. Wącha moje gumę
z tyłu. No i kiedyś to penisie. Dobra. Kurwa, co to nie zadziało? To mechanika trzeba jechać po normalnie, po lepsze hamulce, bo normalnie. Masakra. Patrzcie, pierwsze miejsce. Panie, to będzie, że to na farcie zabiliśmy i tyle. A ja powiem ni chuja. Bo to tak miało być. I co? Lamusy. Wygrana. Ja wygrałem, a wy nie. Dokładnie tak. Dobra, dobra, nieźle. Może familii przyda się ktoś taki jak ty. Im lepszy kierowca, tym bardziej przekonujący, jak się podkłada. Wiesz, że jestem wystarczająco dobry. Może tak, może nie. Udał ci się jeden wyścig. To mógł być fart. Zapisałem cię na jeszcze jeden, z poważnymi zawodnikami. Jeśli tam się spiszesz, to będzie coś znaczyło. Nie ma sprawy. Okay. Dobra, to zróbmy sobie go. Bo kurde, mamy na to czas. Tak, którędy to pokazywało? Tędy? Tak, tędy, dobra. 27 minut dopiero, nie? Więc... jeszcze tego zrobić i git. Kurwa, co mi trąbisz? Dobra. Może później będzie można wejść na ustawienia, jak nie? Ale na razie to pieprzę. Pierwsze to zrobię to, a później ogarnę sobie na odcinku. Już prawidłowo. Czekaj, gdzie to było? Tu, tak? Dobra. Dobra, start. Starta. Dobra. Jak wygrasz ten wyścig, będziesz mógł dla nas jeździć. Okej. Okay. Pora na zagrywkę, którą nazywam Żółw i Zając. Żółw i Zając. Dziwna taktyka, ale nie powiem. Dobra, żółwy są... Żółw jest z tyłu, a królik... Ach, chuj wie jak to jest. Dobra, jebać to. Dobra. Myślę, że przez stację to się kurde teleportacja blokuje, ale... zobaczymy co jak, nie? Dobra, mamy ich wyprzedzonych mocno nawet, ładnie. Więc dobra, tylko sobie tego nie spieprzyć, bo ja to potrafię, nie? Ale co zrobić? Taki zamiel lama to... Dobra. Oczywiście o tym kurwa mówię. Dobra. Nie macie ze mną żadnych szans. No nie. Znaczy okrążenie mało być. Dobra. Spoko. No jeszcze zmontuję się to dzisiaj ten odcinek, więc... A i to będę przetwarzał go na YouTube'a, żeby było na jutro. Nie ma mowy, nie pozwolę się wyprzedzić żadnemu z was. I gicisz majonez. On tam dopiero jechał. A nie mówiłem? Znowu wygrałem. No i git. W porządku, udowodniłeś, że umiesz jeździć. Udowodniłem. Żebyś wyglądał jak człowiek. Navarro wprowadza nowy ład na ulicach. Jeśli będziesz się dobrze spisywał, możesz być jego częścią. Ale familia to biznes. Nie zapominaj o tym. Nie zapomnę. Dobra. Witaj w familii. Oj, nie pizłem fałta, coś nowego. No
Dobra. Tak jakoś to ładnie przeszło, nie? Śmieciara. Błagam cię. Dobra, co to za misja, tak z ciekawości, bo jeszcze jedną zrobimy. Gdzie to jest skręt? Tu. Aj, prawie mi się pierdolił w murek, ale na szczęście misja się odblokowała. Znaczy załączyła. Mamy BMW. Ładna, ładna. Dobra, udało się. Navarro, twój czas nadszedł. Navarro, masz przesyrany. Dobra. Czołem kierowcy, tu Siemanko. Wasza opiekunka. Przypominam, że warto zwiedzać świat. Po co od razu brać się za następny wyścig? Przejedźcie się po Silver Rock. Pochwalcie paroma wynikami z czynności. Macie tyle do zrobienia, tyle sposobów na zdobycie reputacji. Reputacji. Dupa. O kurwa, jebany jestem. Czekaj, gdzie ty mnie prowadzisz? Tutaj. Ale chujowe drogi, takie ciasne, serio. No dobra, no. Zemsta. Cel misji zemsta. Zawrzyj mordę. Nie trąb na mnie. Mandat ci w dupę za to zaraz. Dosyć tego dobrego, Lino. Jest inna walka. Zabawa w ustawianie wyścigów dziś się kończy. Na walka Linianka. To jest twoja wielka szansa. Mam nadzieję, że podoba ci się fura. Twoja ksywka... Gdzie byli skakała na ręcznym. Bądź na tym kanale i rób co szefowa każe, a na pewno nie pożałujesz. Bo żaden chłop ją nie zechce. To będzie na ręcznym sobie skakała w aucie. Dobra. Kierowcy familii, słuchajcie. Jest ustawka. Dzisiaj wygrywa Kobra. W połowie wyścigu go przepuśćcie. Taki chuj. Miło tutaj wrócić. Pora zniszczyć Navarro. No właśnie, Kobra zostanie wychujana. Kobra zostanie wychujana. No nic, to pokonam was wszystkich. No właśnie. Zobaczymy co jak, nie? Kobra, nie wiadomo. Hej, hej, myślisz, że cię nie obserwuję? Wiem, co kombinujesz. Cześć. I nie tak się umawialiśmy. To ja tutaj rozdaję karty, zapomniałeś? Mam dosyć czekania. Zajmę się tym osobiście. No i szefiu jest zły na nas, nie? Mamy prawie połowę wyścigu, Brzechowskich. Czas przepuścić Kobrę. Nic z tego, będzie Navarro. Pasem. Kto mówi? Będzie pasiem w dupę. Albo z pensji poleci. A co zrobić? Nic nie zrobimy. Wygraj sobie ten wyścig, kurwa. Ale potem się zmywaj. Jesteś moim asem. Taki jest plan. Czyli co, wygrywamy wyścig i jedziemy w chujem, tak? Nie wiem, kim jesteś, Grzechocznik, ale pożałujesz tego. Koniec z twoimi ustawkami, Navarro. Tyler Morgan? No? Co, zatkało kakao? I co, pójdziesz do mamusi się poskarżyć, że przegrałaś wyścig? Niedaleko. Oj, oj, oj. Co jest, Vayr? Okej, okay, ciesz się wygraną, ale pamiętaj. Musisz być żywy. Żywy jestem. Jeszcze. Co, będzie groźba czy prośba zaraz? Siemanko, Navarro. To Linko. Koniec, Lina.
Twój mały numer kosztował dużo osób dużą kasę, Tyler. Właśnie zadarłeś z familią. My rządzimy i miastem, i ulicami. Każdy wyścig, każda nocna gonitwa i każdy rajd terenowy. Familia zawsze wygrywa. Właśnie jeszcze prostytutki kurwa tu rządzą, tak? Pani Namaro, tutaj nie możemy. Widzimy się. Tempa ściało. Jaka wkurwiona. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Ty. Ty się hamuj z tą groźbą, Dorma. Przyprowadź mi Morgana. Nie pozwól mu uciec. Zrozumiano? Załatwione. Dobra, kurwa. Mnie. Tak się bawicie? To ja spiedalam, nara. A, ty fenomenalny wariacie. Familia wpadła przez ciebie w szał. I dobrze. Nie. Nie dobrze. Że jak nie? Potrzebuję cię żywego. Mam wobec ciebie plan. Ucieknij wolno, kurwa. Spotkajmy się. Źle. Pa, pa. Dobra. Gońcie się, kurwa mnie. Coś musicie się poskarżyć do linki na Faro, że... To miasto jest nasze. Stawka jest zbyt wysoka, żeby pozostawiać coś przypadkowi. W wyścigach nie chodzi o przypadek. Dlatego je ustawiałaś. Jak tam macie wypadek? I co, teraz siebie poskażecie, że nie zdążyliście, że nic nie umiecie? Jesteście tacy lamusy? Dlaczego to tyle trwa? Facet umie jeździć, ale dorwiemy go. A co, wy jesteście ciotami i nie umiecie jeździć, tak? Łatwizna. No to nic nowego. Ty kurwa, taki od tyłu? A, od krzyża, tak? Okej. No, dawaj. Ja nie mam na to czasu. Wybacz, ale jestem zajęty uciekaniem przed zbirami. No właśnie. Nie przepraszaj mnie, pozwól się. Kurwa mać. Morgan zatrzymany. W dupie. Zatrzymany, kurwa, prawie. 1% zostało pewnie. Tak 99% zostało do złapania mnie. Kurwa mać. I chuj im w dupę. Dobra, weź się zgubieni, to mogę jechać do celu. Już, zgubiłem ich. Kurwa, to tu było, przejechałem zjazd. Pierdolę nawigację. Dobra. To będzie najgłupsza seria, jaką zrobiłem. Na kanale. Zająłem się tym. Żaden bookmacher już nie zaufa nam. Ale tak szczerze, tak, fajnie się bawię przy tym takie lamić, tak nie? Roz. Jej szef trzyma wszystkich. Nie potrzebuje ich zaufania. Może przez to, że lubię nagrywać, kurde, i sobie nagrywać gry i grać? Może przez to już, nie? Wyobraź sobie miasto, gdzie ryzyko jest iluzją, a każdy zakład jest ustawiony. Tego... Właśnie chcę familia i nie cofną się przed niczym, żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co? Nie. To cię bardzo dotyczy, Tyler. Dotyczy? Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk. Samochody. Słyszałeś o gonitwie banitów? Chyba. Największy uliczny wyścig w kraju. Czyli tak, właśnie. Wiemy. A familia... Chcę go ustawić. Poważni gracze stawiają miliony na ich człowieka, a on zgarnia swoje. Dzisiaj była tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Wreszcie. Słuchaj, wiem jak jeździsz. Jesteś najlepszy w mieście. Trzeba się tam dziękuję. Tylko wcisnąć. Musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to familia i Navarro runą z hukiem. Chcesz rozwalić familię? Tak. To nie moja walka. No kurwa. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? No. Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za co się teraz wezmą? Za ciebie.
Znaczy za nas. Rozjebane auto mam. Kurwa. Dobra, Tyler. Wróć do domu i to przemyśl. Dobra, to wrócimy do hopy i zakończymy odcinek, nie? Morgan, ty wraniu, wiedzą, że numer dostałeś ode mnie. Poręczyłem za ciebie. Goście jak ty czy ja to dla nich drobnostka. Wypędzili z miasta połowę gangów, bo nie chciały się podporządkować. Myślisz, że się przestraszą ciebie? Powinni. Powinni. Okej. Pewnie zostaniemy goło i wesoło, nie? No czemu mi ten jebany ręczny mi nie zadziałał, no? Do chuja pana. Wiele sobie obiecywałem po dzisiejszym wyścigu, Navarro. A tymczasem zawiodłaś wielu ludzi. Zechcesz to wyjaśnić? Już się tym zajęłam. Ale cud z niej, nie? Zjebała nam chatę, jeśli do tego. Pewnie nam zapierdoli jeszcze auto do tego. Navarro. Co szczerzysz? A, wiem dlaczego szczerzysz się, bo jeszcze ma zęby. No, widziałem, zajebali auto. Co za kurwa z zaproszeniem. W grze, żeby nie było. Vale. Zgadzam się. Dobrze, dobrze, dobrze. Będzie potrzebna ekipa. Ekipa? Klasa bryka, koleś. Nara. Skup się, Mac. No jakoś to będzie. Cały czas uśmiech. A nie jeszcze tak zęby, błagam cię. Haszkicia. Uwielbiam ten kanał. Kici, kici, tu kocica. Tiger. Selfik z tygrysem? Nie, 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 stary. Żadnych selfików. No, zaryć. Ekstra. Wsiadaj do wozu. Dobra. No oczywiście sobie zrobimy to w kolejnym odcinku, więc dzięki za oglądanie, komentujcie. Co to jest za muzyka? Tu Hash Tiger na żywo z Hash Mobilu. Jest ze mną mistrz driftu Mac McAllister. Podziel się z nami słówkiem o drifcie. A, no tak, to dość proste. Przy dużej prędkości ostro skręcasz. Tutaj, zobaczcie. Dobra, cicho. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam do kolejnych. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć!